Jestem współwłaścicielem firmy Target, firmy, która od blisko 30 lat zaopatruje rynek ogrodniczy w Polsce w środki ochrony roślin w małych opakowaniach. Jesteśmy również członkiem Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego i staramy się wprowadzać reguły rolnictwa zrównoważonego do obszaru ogrodów przydomowych, do obszaru rolnictwa miejskiego. Bardzo ważnym jest, żeby te rośliny uprawiać w sposób zrównoważony, dla nas to znaczy bezpieczny. I wprowadzając zasady rolnictwa zrównoważonego, przede wszystkim namawiamy tychże ludzi do uprawy czegokolwiek, do zazieleniania, ale żeby to robić w sposób bezpieczny dla siebie, dla środowiska, staramy się właśnie wdrażać zrównoważony sposób robienia tego. W tym celu prowadzimy kilka głównych działań. Pierwsze działanie to jest poszukujemy produktów, które są skierowane do tego typu odbiorcy, są bezpieczne, często ekologiczne, naturalne, biologiczne. Takich produktów jak chociażby wyciąg z pokrzywy czy wyciąg z pestki grejpfruta, te produkty już mamy. Ostatnio wprowadzaliśmy nawóz oparty o mączkę bazaltową, o naturalny surowiec. Drugim naszym celem to jest zbudowanie sieci dystrybucji, aby trafić do tych naszych odbiorców, których nazywamy rolnictwem miejskim. I trzeci, może najważniejszy aspekt naszej działalności, to jest ta działalność dydaktyczna. Wiemy o tym, że istnieje bardzo dużo wiedzy w internecie, w periodykach ogrodniczych, która mówi o uprawach roślin. Moim zdaniem ta wiedza jest zbyt rozproszona, jest często podawana językiem zbyt naukowym. My postanowiliśmy to zmienić i staramy się tworzyć treści na naszej stronie target.com.pl, gdzie oprócz opisów produktów można tam znaleźć też wiele ciekawych inspiracji. Co uprawiać, jak uprawiać, można zasięgać też porad telefonicznych czy też mailowych za pośrednictwem tej naszej strony. Największym naszym, najbardziej spektakularnym ostatnim osiągnięciem to jest aplikacja. Pierwsza aplikacja w Polsce, która jest skierowana do amatorów. W tej aplikacji nasi konsumenci mogą odnaleźć wiele inspiracji, wiele porad, wiele filmów instruktażowych. Jeżeli mają oczywiście ochotę, mogą umieścić też swoje materiały, podzielić się z innymi. Ta aplikacja w tej chwili nazywa się zielonopogotowie.pl. Gorąco namawiam do korzystania z tejże aplikacji. Na koniec mogę powiedzieć, że hasło nasze jest nawiązaniem do rolnictwa zrównoważonego. Ono brzmi Target, naturalnie zadbany ogród.